Mistrz widziany oczami ucznia. Rzecz o honorowym obywatelu miasta Poznania, historyku, profesorze doktorze habilitowanym Lechu Czyciakowskim. Autor Mateusz Churysz. Wybrane fragmenty. Szanowni Państwo, oddajemy dzisiaj w Państwa ręce publikację poznańskiego historyka Mateusza Churysza, poświęconą jednemu z najwybitniejszych poznańskich historyków okresu powojennego, profesorowi Lechowi Czyciakowskiemu. Profesor doktor habilitowany Lech Czyciakowski 1931-2017 był postacią niezwykłą. Uczeń tajnych kompletów, potem poznańskiego Marcinka, harcerz szczepu błękitnej czternastki, absolwent, a potem profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Swoje życie związał z Poznaniem. To właśnie tutaj, kształcąc się pod kierunkiem profesora Witolda Jakubczyka, zdobywał swoje pierwsze szlify historyka. Był również dyrektorem Instytutu Zachodniego. Pracując na Poznańskim Uniwersytecie, kształcił następne pokolenia historyków, będąc dla nich przykładem wykładowcy, naukowca, a przede wszystkim wspaniałego człowieka. I nie ma w tym nic dziwnego, że to właśnie jego najmłodszy uczeń, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mateusz Churysz, dzieli się z nami swoimi wspomnieniami o profesorze. Tekst tej publikacji powstał na kanwie jubileuszu 80. rocznicy urodzin oraz 30-lecia otrzymania przez Lecha Czyciakowskiego tytułu profesora zwyczajnego. Nie został jednak wtedy opublikowany. Dopiero śmierć profesora Czyciakowskiego spowodowała chęć podzielenia się autora swoimi wrażeniami, wynikającymi z kontaktu z tym wspaniałym człowiekiem i niekwestionowanym autorytetem naukowym. Niniejsza książka to pierwsza samodzielna publikacja pośmiertna poświęcona temu Wielkopolaninowi, który zmarł 7 stycznia 2017 roku. Wydana w pierwszą rocznicę śmierci profesora Czyciakowskiego przybliża nam jego postać, która dla wielu osób interesujących się Poznaniem, jego historią, nie jest postacią nieznaną. I tylko wielki żal, że tytułowy mistrz pozostanie już tylko w naszych wspomnieniach. Wydawca. Książka zawiera następujące elementy. Nota od wydawcy, spis treści, wstęp, związanie się z profesorem Lechem Czyciakowskim, seminaria magisterskie, seminarium doktorskie, gabinet profesorski, pokój w Instytucie Historii o numerze 324, chodząca encyklopedia, naukowa i życiowa mądrość profesora Czyciakowskiego, powiedzenia profesora w oczach najmłodszego ucznia, uzupełnienie, przypisy. Idąc przez życie, spotykam ludzi, szukam w nich człowieczeństwa i mądrości życiowej. Mówią do mnie, wszystko przemija, a ja na to, ale przecież pozostaje pamięć i historia. Autor. Lech Czyciakowski. Był rok 1946, rok pierwszego duchowego kontaktu z moim mistrzem, a później przyjacielem, profesorem Witoldem Jakubczykiem. Wstęp. Uczeń, mistrz. Człowiek jako istota społeczna nie może prawidłowo funkcjonować bez wzorców i autorytetów, które obiera sobie w zależności od fazy swojego życia. Inne autorytety posiada w wieku szkolnym, kiedy upatruje je głównie w muzykach i sportowcach. Robi to po to, aby identyfikować się poprzez naśladowanie z grupą, z którą najlepiej się czuje. Czas matury i studiów powinien zmienić zapatrywania, gdy kryterium nie jest już tylko atrakcyjność zmysłowa, lecz zaczyna dominować intelektualna. Kiedy student trafia na seminarium licencjackie i magisterskie, wtedy styka się z wzorcem, którym jest promotor. Promotor nie musi być mistrzem, gdyż nie zawsze zaistnieje odpowiednia więź, która by na to pozwalała. Często promotor jest niestety tylko środkiem do celu, więc opiekunem dydaktyczno-merytorycznym w napisaniu sukcesem pracy licencjackiej oraz magisterskiej.
istnieje druga sytuacja, gdy promotor staje się mistrzem i autorytetem nie tylko w swojej dziedzinie, lecz w całościowej postawie. Taką właśnie osobą jest dla mnie profesor zwyczajny, doktor habilitowany Lech Trzeciakowski. Z profesorem Lechem Trzeciakowskim związany jestem od około 7 lat. Dla profesora jest to mniejsza część życia, dla mnie zdecydowanie większa. Po raz pierwszy profesora Trzeciakowskiego zobaczyłem z bliska, gdy pewnego razu, jak to miał w zwyczaju, zaglądał do kartotek bibliotecznych w sali komputerowej na pierwszym piętrze Instytutu Historii, niedaleko wypożyczalni książek. My, studenci, omijaliśmy system kartkowy, zaglądaliśmy do katalogów jedynie w ostateczności. Dla nas źródłem wypożyczenia książek było w tamtym czasie zamawianie elektroniczne przez bazę komputerową. Profesor Trzeciakowski nie był znany nam bliżej, ponieważ będąc profesorem emerytowanym nie prowadził zajęć planowych, ale każdy z nas, szczególnie interesujących się XIX wiekiem i historią Poznania oraz Wielkopolski, zdawał sobie sprawę, że jest to postać na Wydziale Historycznym bardzo ważna i ceniona również przez innych nauczycieli akademickich. Wyprostowana sylwetka, charakterystyczna fryzura, elegancki garnitur i swoisty etos profesorski dawał z daleka sygnał, że idzie przed nami prawdziwy profesor, który swoją postawą pokazuje szacunek do ludzi, ale również tego samego wymaga. Pamiętam tego dnia, że podszedłem z młodzieńczą pasją do profesora i zapytałem się, czy od nowego roku akademickiego będzie możliwość zapisania się na seminarium magisterskie. Profesor Lech Trzeciakowski z życzliwością dał do zrozumienia, że zaprasza mnie, jak i wszystkich chętnych, na jego seminaria. To pierwsze spotkanie było dla mnie niezapomnianym przeżyciem. Dane mi było potwierdzić to, o czym do tej pory tylko słyszałem. Pomimo swoich osiągnięć naukowych i rangi uniwersyteckiej, profesor Trzeciakowski dał się poznać jako przychylny i sympatyczny nauczyciel, który wręcz ucieszył się na wieść, że młody student jest zainteresowany XIX wiekiem i pogłębieniem swojej wiedzy właśnie na seminariach prowadzonych przez niego jako znawcę dziejów XIX-wiecznych. Seminaria magisterskie. Minęło pół roku i wraz z grupą koleżanek i kolegów znalazłem się na seminarium magisterskim. Pamiętam, że pierwsze myśli, jakie przychodziły do głowy, zamykały się w takim stwierdzeniu, iż z tym profesorem wiązałem swoją przyszłość na dwa kolejne lata, które miały zostać uwieńczone złożeniem solidnej pracy magisterskiej. Wówczas nie sądziłem, że czas ten będzie dłuższy niż zakładałem. Seminaria przez następne dwa lata rozpoczynały się o godzinie 9 i trwały 1,5 godziny. Odbywały się co tydzień, w każdy wtorek. Na pierwszym seminarium było około 12 uczestników. Później liczba seminarzystów wzrosła. Dzieliliśmy się umownie na młodą gwardię, czwarty rok studiów, pierwszy rok seminarium magisterskiego i starą gwardię, piąty rok studiów, drugi rok seminarium magisterskiego. Do kolegów i koleżanek z rocznika starszego odnosiliśmy się z szacunkiem i należytym uznaniem. Tego wymagała symbolika seminarium profesora Trzeciakowskiego. Jednakże tym razem pierwszy głos został udzielony nowym adeptom seminarium, czyli młodym gwardzistom, a dopiero potem rocznikowi starszemu. Kolejne seminaria miały już układ odwrotny. Oczywiście będąc na pierwszym takim seminarium, mieliśmy mgliste pojęcie na temat napisania prac magisterskich. Owszem, słyszeliśmy już o podstawowych zasadach i formule, ale wszystko było jeszcze przed nami. Zresztą układ seminarium był tak pomyślany, że my młodsi uczyliśmy się podstawowych zasad od starszego rocznika. W miarę upływu kolejnych spotkań uczenie się było wzajemne z uwzględnieniem etapu formułowania pracy magisterskiej. Dla pierwszego roku seminarium najważniejszy był wybór tematu i napisanie jego definicji. Profesor Trzeciakowski był na tym punkcie czuły
i każdy z nas wiedział, że definicja tematu jest przepustką do pisania pracy dyplomowej na dany temat. W moim przypadku było tak, że na pierwszym seminarium napisałem na kartce swoje zainteresowania, czyli dzieje XIX wieku, Poznania, dzieje polityczne i biografistyka, ewentualnie powstania narodowe. Pamiętam, że profesor Czesiakowski już wtedy dał się poznać jako nauczyciel bardzo otwarty, który wytworzył dogodny nastrój do podjęcia się pisania u niego pracy magisterskiej. Nikt z seminarium nie zrezygnował, poza wyjątkami, które uznały, że jednak zajmą się inną epoką. Natomiast sama osoba profesora Czeciakowskiego bardziej przyciągała niż odpychała, dzięki atmosferze, o której będzie jeszcze mowa. Już na następne seminarium przygotowałem dwie propozycje tematyczne. Pierwsza. Rozwój oraz zasięg komunikacji tramwajowej na terenie miasta Poznania w latach 1880-1914 oraz Poznań, przemiany urbanistyczne na przełomie XIX i XX wieku, wznoszenie budowli użyteczności publicznej, rozbudowa oraz rozwój przestrzenny miasta Poznania w latach 1897-1914. Po krótkiej dyskusji, dzięki pomocy profesora Czeciakowskiego, miałem wybrany temat pierwszy. Drugi odpadł, gdyż profesor uznał, że nadaje się na rozprawę doktorską i właściwie taki pozostał już do końca studiów. Zostały poszerzone jedynie ramy chronologiczne do 1918 roku. Teraz chciałbym uwypuklić ogniwa seminarium, które pozwolą czytelnikowi poczuć namiastkę uczęszczania na seminarium wielkiego znawcy dziejów Wielkopolski i Poznania. Seminarium zaczynało się punktualnie o 9 rano, jak już wspomniałem, w każdy wtorek. Rzadko wypadało, jeśli pamięć mnie nie myli, w ciągu 2 lat może były 2-3 przypadki, kiedy seminarium się nie odbyło. Ponieważ profesor uczestniczył w uroczystości naukowej lub miejskiej wymagającej obecność w tym właśnie czasie. Czasami formalnie wchodziliśmy do gabinetu profesora kilka minut po godzinie 9, bo akurat był przyjmowany jakiś gość, pracownik naukowy, doktorant czy absolwent studiów. Każdy z nas miał swoje stałe miejsce i co tydzień je zajmował. Po przywitaniu profesor wręczał listę obecności i kiedy podpisywaliśmy się, słuchaliśmy jednocześnie o nowościach wydawniczych, o wieściach na temat konferencji naukowych lub ważnych wydarzeń z życia Zakładu Historii Polski XIX-XX wieku. Niekiedy profesor odnosił swoją wiedzę historyczną do wydarzeń bieżących związanych z tematyką seminarium. Były to zawsze osądy wyważone, bardzo ciekawe i przedstawiające nowy punkt widzenia na daną sprawę. Potem, zgodnie ze zwyczajem, głos zabierali seminarzyści. Na każdym seminarium zgłaszały się lub były wybierane osoby, które miały referować na następnym spotkaniu zarówno z roku 4, jak i 5 swoje tematy i postępy w dziedzinie badań naukowych. Rok 4 imał się w semestrze zimowym zbieraniem literatury historycznej i kwerendą archiwalną oraz wykonywaniem rzetelnej definicji tematu, natomiast 5 prezentowaniem rozdziału swojej pracy. Po każdym wystąpieniu prowadzący seminarium otwierał dyskusję, która koncentrowała się wokół przedstawionej tematyki, a następnie na zadawaniu pytań. Dopiero później głos ostateczny zabierał profesor i ustalał dalszy harmonogram pracy lub wskazywał poprawki do wykonania. Tak były wypełniane seminaria wszystkimi sprawami bieżącymi w czasie przewidzianym. Po nich następowały podziękowania za udział i zaproszenie na następny tydzień. Często wielu seminarzystów zostawało i zadawało jeszcze indywidualne pytania do interesującej ich problematyki. Ciekawostką jest to, że profesor kojarzył swoich seminarzystów nie z imienia i nazwiska, lecz z tematu pisanej pracy dyplomowej. Dzięki temu miały miejsce zabawne skojarzenia. Każdy z nas był na seminarium osobą historyczną z ulubionej epoki XIX względnie XX wieku. W tym momencie jestem winien przytoczyć jedną ważną rzecz.
Na seminarium magisterskie uczęszczała studentka będąca osobą niewidomą. Podejście profesora Trzeciakowskiego jest godne naśladowania. Studentka referowała i wykonywała takie same czynności jak pozostali seminarzyści. Z powodzeniem zdobyła tytuł zawodowy magistra. Profesor zarówno przed, jak i po seminarium wprowadzał i wyprowadzał ją z gabinetu. Rzadko to robili studenci. To też świadczy o wysokim poziomie człowieczeństwa tego wybitnego historyka. Skończył się rok akademicki. Po wakacjach letnich rozpoczął się kolejny. Kiedy przypadło mi w roli przywitanie młodszego rocznika w imieniu seminarzystów 5 roku, profesor nie omieszkał pochwalić ten akt jako taktowne zachowanie się w stosunku do początkujących adeptów historii XIX wieku. Seminarium doktorskie było dla mnie nowym wyzwaniem, wręcz innym światem. Na pierwsze seminarium trafiłem do profesora, zanim jeszcze byłem doktorantem. Gdy profesor Trzeciakowski dowiedział się, że chcę kontynuować badania naukowe, bez wahania zaprosił mnie na najbliższe seminarium doktorskie. Czułem się na nim sztywno, wszak siedziałem obok moich byłych nauczycieli akademickich i osób, którzy pisali prace magisterskie w ubiegłym wieku. To wszystko powodowało, że byłem onieśmielony. Na szczęście osoba profesora przywracała mi odwagę, ponieważ wszystko odbywało się pod kontrolą mistrza. Tak też podpisałem listę obecności i zostałem poproszony przez prowadzącego seminarium profesora, abym przedstawił na forum tematykę, którą chcę się zajmować. Po prezentacji moich zamiarów naukowych profesor skonstatował, że warto zastanowić się jeszcze nad formułą chronologiczną. I w ten sposób otrzymałem zielone światło do pracy nad wybranym przeze mnie tematem. W przeciwieństwie do seminariów magisterskich, zjazdy doktorskie wypadają raz w miesiącu, zawsze w piątki o godzinie 13:30. Oczywiście zupełnie inny jest poziom dyskusji i formułowania postulatów oraz test naukowych. Poprzeczka wymagań podniesiona jest o wiele wyżej. Natomiast wtorki zachowały się, przybrały postać profesorskich dyżurów w godzinach od 12 do 13. Dopiero na seminarium doktorskim zdałem sobie sprawę z tego, jakim wielkim szacunkiem darzony jest przez swoich uczniów profesor Trzeciakowski. Oczywiście nie znaczy to, że jako studenci tego nie robiliśmy, jednak w czasie studiów magisterskich miało to zupełnie inny wymiar. Sądzę, że nie zastanawialiśmy się wtedy głębiej nad tym. Po prostu chodziło się na seminaria, robiło się swoje i dążyło się do napisania pracy dyplomowej. Zupełnie inaczej jest na seminariach doktorskich. Panuje tutaj atmosfera niczym z obiadów czwartkowych u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdzie człowiek styka się z najwyższą kulturą i poziomem umysłowym. Po każdym takim seminarium czuje się wzrost duchowo-intelektualny. Naturalnie nie brakuje energicznych dyskusji, ale są one nieszkodliwe, bo gasi je życzliwość i autorytet profesorski. Porównując obydwa seminaria, można wymienić jeszcze więcej takich różnic. Na przykład dla mnie zupełną nowością było to, co można streścić w tych oto słowach: kto referuje, ten organizuje. Chodzi tu o poczęstunek. Referent przed swoim wystąpieniem przygotowuje na seminarium według własnego uznania kawę ze śmietanką lub herbatę oraz słodki poczęstunek. Niemniej jednak najważniejsze konwenanse zostały zachowane. Chodzi głównie o wspaniałe mowy i dygresje profesora Trzeciakowskiego, które zachęcają wszystkich do myślenia i patrzenia na historię w sposób, jaki życzyliby sobie ojcowie historii: Herodot, Tukidydes czy Jan Długosz. Jest to rzetelna historiografia oparta na bogatej wiedzy i doświadczeniu profesora, opowiedziana w sposób barwny, ale i zachowująca wszystkie reguły krytyki źródłowej i warsztatu historyka. Jednym słowem profesor, jako naukowiec, opowiada zarazem językiem oddziałującym na słuchacza, jak i trafiającym do rozsądku i wyobraźni odbiorcy. Gabinet profesorski, pokój w Instytucie Historii o numerze 324. Nie ma i nie będzie bardziej charakterystycznego miejsca na Wydziale Historycznym niż pokój na trzecim piętrze o numerze 324. Jest to gabinet profesora Lecha
Trzeciakowskiego. Wyróżnia się on niezmiennością i niepowtarzalnym nastrojem. To właśnie w nim wyedukowały się pokolenia historyków. Charakterystyczne rozległe podwójne biurko profesorskie. Profesor zasiada po lewej stronie biurka, gdy prowadzi seminaria lub przyjmuje gości, a po prawej, kiedy pisze teksty na komputerze. A na nim klasyczny monitor, drukarka i telefon służbowy. Wysoko nad biurkiem widzimy wiszącą lampę pięcioramienną. Jest to główne miejsce pracy profesora na uniwersytecie. Jednak wchodząc do gabinetu, gość zwróci uwagę na inne elementy. Przede wszystkim są to masy książek, które zalegają wszystkie wolne miejsca pokoju. Regały szaf uginają się od pozycji związanych z zainteresowaniami badawczymi profesora. Często są to publikacje podarowane przez autorów wraz ze stosowną dedykacją. Bystry obserwator powinien od razu skierować swój wzrok na wiszące dyplomy pamiątkowe, zawierające m.in. złoty medal pamiątkowy od kapituły poznańskiej z okazji 750-lecia lokacji miasta Poznania w 2003 roku, czy podziękowania z 2001 roku od Rady Osiedla Poznań-Jeżyce za wystąpienie profesora podczas uroczystości odsłonięcia popiersia księdza Augustyna Szamarzewskiego. Na tej samej ścianie wisi też obraz oraz trzy portrety. Na najwyższym honorowym miejscu widzimy portret Witolda Jakubczyka. Niżej, na tej samej wysokości, po lewej stronie, wizerunek Augusta Cieszkowskiego, a po prawej stronie podobizna Karola Libelta, czyli dwóch niezwykle zasłużonych Wielkopolan. Absolutnie nie można pominąć pewnego, ale jakże ważnego detalu. Na drzwiach wejściowych od strony wewnętrznej przyklejony jest plakat przedstawiający twórcę pracy organicznej Karola Marcinkowskiego, którego profesor niezmiennie darzy wielkim sentymentem. Całość uzupełnia na środku po prawej stronie stolik z dwoma fotelami i dominujące w pomieszczeniu dwuskrzydłowe okno z widokiem na Zamek Cesarski. Kiedy prowadzone były seminaria magisterskie, to zawsze odbywały się w gabinecie profesorskim. Na zjazdach doktorskich początkowo były w innym pokoju zakładowym, by ponownie do niego wrócić. Wracając tu po latach, powtórnie poczułem nastrój tego pomieszczenia, który sprawia, że słucha się w nim historii w zupełnie innej atmosferze. Po prostu to miejsce przesiąknięte jest wspaniałą przeszłością. Gabinet profesora Lecha Trzeciakowskiego jest sam w sobie historią i żal pomyśleć, że wraz z przeprowadzką Kolegium Historicum na kampus Morasco przejdzie do legendy i będzie żył wyłącznie we wspomnieniach miłośników XIX-wiecznego Poznania. Chodząca encyklopedia, naukowa i życiowa mądrość profesora Trzeciakowskiego. Nie trzeba nikogo przekonywać o autorytecie naukowym profesora. Jeśli coś napisze czy powie, jest to sąd poprzedzony bogatą wiedzą źródłową i życiową. Kto miał przyjemność bywać na wykładach, czy choćby spotkaniach, wie, o czym jest mowa. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że profesor Trzeciakowski, prezentując dany temat, stara się to przekazać w sposób bardzo interesujący, często kończąc swoje wypowiedzi nutką humoru, tak by słuchacz zapamiętał treść problematyki na dłużej niż tylko na ulotną chwilę. Zresztą jest to doskonałe wypełnienie misji historyka, który nie powinien być sztywną alfą i omegą dziejów przeszłych, lecz pośrednikiem dorobku ludzkiego pomiędzy tymi, których już nie ma, a tych, którzy są. Jeszcze inna atmosfera panuje na seminariach, gdzie zbierające się grono spotyka się w celach naukowo-poznawczych. Jak już wspomniałem, inny nastrój panował na seminariach magisterskich, inny na doktorskich. Profesor przekazuje wiedzę i często ciekawostki w stylu sobie znanym. Jest to jeden z wielu argumentów, który spowodował, że zarówno seminariów magisterskich, jak i doktorskich nie opuściłem ani razu, ponieważ gdybym tak uczynił, straciłbym wielką szansę poznania kolejnej porcji żywej i niepowtarzalnej historii z ust mistrza. Profesor Trzeciakowski dzieli się bardzo często na seminariach informacjami oraz nowinkami historycznymi, których próżno szukać w publikacjach drukowanych czy elektronicznych.
Potwierdza się też jego słynne poczucie humoru, które trafia na podatny grunt słuchacza. Oto kilka przykładów. Na jednym z seminariów profesor wspomniał, że dr Jan Kulczyk w jednej z przeprowadzonych dawniej rozmów z profesorem stwierdził, cytuję, miałem tylko jednego szefa w moim życiu. Był nim profesor Lech Trzeciakowski. Koniec cytatu. Na początku słuchałem tego z niedowierzaniem, ale gdy profesor rozwinął swoją myśl, wszystko stało się dla mnie jasne. Otóż zanim Jan Kulczyk zajął się biznesem w latach 70. XX wieku, pracował 2 lata w Instytucie Zachodnim PAN w Poznaniu. I dzięki tej placówce obronił doktorat z prawa międzynarodowego rok 1975. Natomiast profesor Trzeciakowski, będąc dyrektorem Instytutu Zachodniego w latach 1974-1978, rzeczywiście był przełożonym młodego Jana Kulczyka. Przypominając te wydarzenia, profesor Trzeciakowski mówił to oczywiście z wielką serdecznością. Profesor często przywołuje też wspomnienia z okresu okupacji, kiedy będąc młodym chłopcem doświadczył wojny na własnej skórze. Interesujące też było dla mnie opowiadanie o tym, że w czasach studenckich profesor chodził na 4 seminaria magisterskie, choć pisał pracę magisterską u profesora Jakubczyka. Mówił, że trzeba poznać wszystkie epoki historyczne. Student Lech Trzeciakowski uczęszczał na seminaria do profesora Labudy ze średniowiecza, do profesora Szczotki z historii Staropolski, do mistrza profesora Jakubczyka i jako wolontariusz do profesora Pajewskiego. Wspominając seminaria, profesor mówił krótko, były fantastyczne. Profesora Labudę kojarzy z definicji tematu i jak powiada, z tego wszyscy korzystamy. Student Lech Trzeciakowski nie był mediewistą, ale chodził z kolegami na seminaria z wyżej wspomnianych powodów. Profesor przywołał taki obraz. Pewien z naszych kolegów, Muszyński, nazywany był przez kolegów starożytnym bohaterem Egiptu. To on pierwszy zrobił na naszym seminarium definicję tematu. Wiecie Państwo, jak skończył? Otóż profesor Labuda wstał i go ucałował z dubeltówki. To jest coś niezwykłego. Profesor to widział na własne oczy i nie ma wątpliwości, że tamta definicja tematu musiała bezwzględnie ująć profesora Labudę. Profesor Labuda to umysł wyjątkowy, zakończył profesor Trzeciakowski. Inne zdarzenie, które utkwiło mi głęboko w pamięci, związane jest z profesorem Kazimierzem Tymienieckim. Żył w latach 1887-1968. Dotyczy one obrazu Jana Matejki Hołd Pruski. Uczestnicy seminarium doktorskiego, spotykając się w pokoju zakładowym Instytutu Historii, który mieści się na 2. piętrze i ma przypisany numer 236, mogli na własne oczy widzieć reprodukcję obrazu. Podczas tego spotkania profesor pewnej chwili rzekł, cytuję, ciągle spoglądam na ten obraz. Jest to bardzo ważny obraz. Wisiał w naszej sali jeszcze na ulicy Matejki. Profesor Tymieniecki nigdy nie patrzył na nas, tylko ciągle na ten obraz. Zawsze patrzył na Hołd Pruski. Niech Państwo pamiętają, ta reprodukcja ma swoje ważne znaczenie. Koniec cytatu. Ówcześni studenci zastanawiali się, co profesor Tymieniecki takiego ciekawego w nim widzi. Honorem dla studenta Trzeciakowskiego starosty roku było pójście wraz z 2 koleżankami do domu państwa Tymienieckich. Było to związane z imieninami profesora przypadającymi 4 marca. Podczas wykładów profesor Tymieniecki sprawiał wrażenie niedostępnego, a wtedy nagle okazał się bardzo miłym rozmówcą, wspominał swoje życie. Gdy przyjechał do Poznania, przyczynił się do założenia Uniwersytetu w Poznaniu w roku 1919. Organizacji Katedry Historii Średniowiecznej na Wydziale Filozoficznym miał pierwszy historyczny wykład inauguracyjny na Uniwersytecie. Po II wojnie światowej był jednym ze współzałożycieli Instytutu Zachodniego. Tamto wydarzenie profesor Trzeciakowski wspomina z wielkim szacunkiem. Profesor Trzeciakowski przy tych słowach jeszcze dopowiedział, cytuję, tylko raz profesor użył ostrego słowa, to myśmy prawie z krzesełek pospadali. Chodziło o teorię kolonizacyjną. Profesor Tymieniecki tak na nią grzmiał. Była to teoria wyssana z palca. Koniec cytatu. To było najbardziej ostre powiedzenie
na jaki zdobył się profesor Tymieniecki. Jakby ktoś powiedział, ostateczna ostateczność. Nie ma dziś lepszego historyka od profesora Trzeciakowskiego, jeśli chodzi o znajomość Otto von Bismarcka, postaci, która do dziś wywołuje w Polakach negatywne uczucie. Profesor Trzeciakowski swoją publikacją Otto von Bismarck kontynuuje w historiografii polskiej myśl najwybitniejszego znawcy polityki Bismarcka, Józefa Feldmana. Należy dodać, że książka ta kosztowała profesora Lecha Trzeciakowskiego wiele lat przygotowań i tytanicznej pracy. Jest to niewątpliwie piękne ukoronowanie bogatego dorobku naukowego tego historyka. Z zainteresowaniem słuchałem opinii profesora na temat kanclerza Otto von Bismarcka. Profesor, mimo przyjaźni z Jürgenem von Bismarckiem, którego żelazny kanclerz był prastryjem, oraz znajomości z księciem Ferdynandem von Bismarckiem, kuzynem Jürgena, potrafił rzetelnie przedstawić postać kanclerza, nie zapominając o fakcie, że zwalczał on Polaków, kierując się przy tym względami politycznymi i racją stanu Niemiec. Przywódca Rzeszy nie mógł się pogodzić z faktem, że Polacy nigdy nie porzucili walki o niepodległość, a przecież Bismarck uważał, że zabranie ziem zaboru pruskiego jest znakiem finalnym polityki Prus. Łączność Prus wschodnich ze Śląskiem Wielkopolską była dla Bismarcka rzeczą absolutnie konieczną. Powtarzał, że muszą należeć do Niemiec. Naukowe, rzetelne informacje profesor Trzeciakowski zawsze wzbogacał wieloma zabawnymi anegdotami, podobnymi do tej. Cytuję. W Getyndze stoi taki domek, gdzie Bismarck mieszkał na wałach miejskich tuż przed strumieniem. Tylko rok studiował w Getyndze. Ojciec jego chciał, aby tam studiował. Matka była za tym, aby przeniósł się gdzieś indziej, mianowicie do Heidelbergu, bo uznała, że tam, czyli w Getyndze, za dużo piją piwa, a tu, w Heidelbergu, też mało nie pili. Bismarck podobno po tych ucztach łaził do tego strumienia. Koniec cytatu. Z wypiekami na twarzy można posłuchać o przyjaźni profesora Trzeciakowskiego z najwybitniejszym polskim metodologiem historii, twórcą poznańskiej szkoły metodologicznej, profesorem Jerzym Topolskim. Profesor powiadał, że niewielu miał przyjaciół w życiu, ale Jurek należał właśnie do tych najbliższych. Właściwie poznali się w bibliotece Collegium Juridicum. Jerzy Topolski był w ten czas młodym naukowcem, który przyjechał do stolicy Wielkopolski z Warszawy. Lech Trzeciakowski robił naówczas kwerendę badawczą. Młody Topolski ujrzał w pewnej chwili docenta Trzeciakowskiego, podszedł mówiąc: dzień dobry, Topolski jestem, i znikł wśród półek. Tak niespodziewanie rozpoczęła się przyjaźń najwybitniejszych współczesnych historyków polskich. Profesorowie wielokrotnie byli razem na seminariach krajowych i zagranicznych. W trakcie wspólnych spotkań towarzyskich wykonywano w ścisłym gronie poznańskich profesorów tak zwaną gwiazdę profesorską, wymagającą solidnej sprawności fizycznej. Świadczy ona o pomysłowości i niezapomnianych chwil tamtych spotkań. Niestety, tak się tragicznie złożyło, że jedną z ostatnich osób widzących żywego Jerzego Topolskiego był właśnie profesor Trzeciakowski, który wspominał, cytuję: ostatnią osobą widzącą profesora Topolskiego byłem ja. Zdziwiło mnie, że nie był podłączony do aparatury medycznej i jak się okazało, tego dnia zmarł. Profesor Topolski był niesłychanie sprawny, ciągle pracował, nieustannie nasuwały się mu koncepcje, nie chciał tracić czasu, był bardzo aktywny. Koniec cytatu. Profesor Trzeciakowski interesuje się i martwi kondycją polskiej nauki. Leży mu na sercu jej dobro i wysoki poziom. Bardzo negatywnie wypowiadał się na temat projektu zlikwidowania habilitacji. Przypominał, że w jego czasach profesor Trzeciakowski otrzymał habilitację w 1964 roku. Było 4 recenzentów, 1 z Rady Wydziału, 3 pozostałych spoza Rady. Można zatem powiedzieć, że profesor Trzeciakowski jest prawdziwą chodzącą encyklopedią. Różni się jedynie od tradycyjnych leksykonów tym, że przekazuje fakty w sposób niezwykle interesujący. Natomiast suchymi faktami można się zapoznać, jakżeby inaczej, w klasycznych glosariuszach. Powiedzenia profesora. Każdy człowiek ma swoje ulubione powiedzenia. Nie inaczej z przypadku profesora Trzeciakowskiego. Wymienię jedynie kilka, które są charakterystyczne dla oddania atmosfery seminarium, zarówno na poziomie magisterskim, jak i doktorskim. Oto 2 przykłady. Jak biegną sprawy?
Słowa te padają, kiedy profesor chce dowiedzieć się, na jakim etapie pracy jest seminarzysta. Dotyczy to też ogólnego wysądowania sytuacji, a nie tylko wtedy, gdy adept zapisał się do referowania swojego rozdziału. Tym ładnym zabiegiem stylistycznym profesor sądował aktualną sytuację studenta. Na przeciwnym biegunie należy umieścić pytanie: co pan zamierza dalej robić? Kiedy referent kończy przedstawiać plon swojej pracy. Tutaj profesor oczekuje deklaracji dalszych działań w oczach najmłodszego ucznia. Profesor doktor habilitowany Lech Czeciakowski jest dla mnie wielkim naukowym autorytetem i mimo, że zawsze będę cenić przede wszystkim jego dorobek naukowy, to muszę stanowczo stwierdzić, że zawsze na pierwszym miejscu będę o nim myślał jako o człowieku. Dla młodej osoby jest to ciągle doskonały wzór do naśladowania. Bardzo cenię zdanie profesora, które jest wyraziste i stanowcze. Profesor stoi na stanowisku, że poznański czerwiec 56 był powstaniem. Do dziś polemizuje z oponentami, którym trudno się z tym pogodzić. Profesor Czeciakowski sięga często ze swoimi ocenami do innych epok. Niechaj dobrym przykładem będzie sytuacja, gdy profesor przyznał, że, cudzysłów, nie ma tak wspaniałego, nie ma w ogóle w dziejach tak niemieckiego władcy, co by tyle zrobił dla Polski, co Otto III. Tak więc za to trzeba mu oddać sprawiedliwość. Koniec cytatu. To opinia znawcy XIX wieku na temat cesarza niemieckiego, który uczynił wiele dobrego dla młodego państwa polskiego. Profesor Czeciakowski mógłby zawstydzić swoim sposobem ubioru niejednego kreatora mody. Jesienią profesora można spotkać w długim, jasnym prochowcu, głęboką zimą w brązowym kożuchu. Natomiast na co dzień, niezależnie od pory roku, nawet w upały, w stroju eleganckim. Jeśli nie w garniturze, to w swojej ulubionej brązowej marynarce, oczywiście pod krawatem. Utkwił mi w pamięci taki ubiór profesora. Brązowa marynarka, żółty sweter z wycięciem w tzw. serek, niebieska koszula i ciemny krawat. Do legendy przeszedł krawat profesorski ze świnkami, który otrzymał w nadzwyczajnych okolicznościach. Oczywiście ów krawat zakładany jest tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach. Styl ubioru profesora to typowy przykład klasycznego dżentelmena, nawiązującego do najlepszych wzorców mody męskiej pięknych czasów II Rzeczpospolitej. Taki gust to wzór dla współczesnych eleganckich mężczyzn. Należy w tym miejscu dodać, że o wygląd i ubiór profesora Czeciakowskiego z ogromnym zaangażowaniem dba żona, pani Ewa Czeciakowska. Profesor Czeciakowski umie dostosować swoje zachowanie do każdej sytuacji. Na jednym z seminariów magisterskich, opowiadając o swoim mistrzu Witoldzie Jakubczyku, nie robił nam monotonnego wykładu, lecz żeby nas zainteresować, po krótkim opisie rzekł, cudzysłów, jak była olimpiada, to mój mistrz profesor Jakubczyk wyłączał się z życia naukowego i zapartym tchem śledził poczynania sportowców. Koniec cudzysłowie. Profesor Jakubczyk, rodem Ślązak, pochodził ze Sosnowca, uwielbiał lekko atletykę, jak mawiał, za innymi królową sportu, jak również piłkę nożną. Myślę, że w ten sposób nasz promotor chciał pokazać nam, że ten wielki naukowiec był zwyczajnym człowiekiem, w najlepszym sensie tego znaczenia. Niezaprzeczalną zasługą profesora Lecha Czeciakowskiego jest uświadamianie społeczeństwu polskiemu o zasługach XIX-wiecznych Wielkopolan, walce z zaborcą i krzewienie dumy z bycia poznaniakiem i wielkopolaninem, a więc i Polakiem. Wypromował niezliczoną ilość magistrów i dużą liczbę doktorów. Po prostu profesor nie wyobraża sobie życia bez pracy umysłowej. Dalsze zasługi można by było wymieniać w nieskończoność. Tak jak Lech Poznań jest sportowym symbolem miasta, tak samo odpowiednikiem naukowym jest Lech Czeciakowski. Pamiętajmy o tym, co powiedział, odbierając honorowe obywatelstwo miasta Poznania w Ratuszu Poznańskim w 2011 roku. Oto niektóre słowa. Cytuję. Współczesny Poznań opiera się na dwóch filarach. Środowisku akademickim i międzynarodowych targach poznańskich. Koniec cytatu. Rolą naszą jest pielęgnowanie tych wartości. Czego można życzyć panu profesorowi oprócz zdrowia oraz utrzymania takiej pogody ducha, jeszcze tylko odnowienia doktoratu i otrzymania tytułu doktora honoris causa? Życzę wszystkim, nie tylko młodym naukowcom,
aby w życiu znaleźli taki wzór do naśladowania, jaki ja znalazłem. Bowiem obranie takiego drogowskazu życia daje poczucie sensu pełnienia określonych ról społecznych, do których jesteśmy powołani. Były to wybrane fragmenty publikacji Mateusza Churysza pod tytułem Mistrz widziany oczami ucznia. Rzecz o honorowym obywatelu miasta Poznania, historyku, profesorze, doktorze habilitowanym Lechu Czyciakowskim. Czytał Mateusz Churysz.